Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będzie fasolówka, to znaczy zupa fasolowa. I na początku od razu wyjaśnię, że zupa fasolowa to nie jest rzadka fasolka po bretońsku, jak można to spotkać w wielu przepisach. Do zimnej wody wkładam teraz wędzone żebro. Do tego wsypuję, zobaczcie, garść pokrojone w kostkę ziemniaków. Od razu dodaję. A dlaczego, już wam tłumaczę. Chciałbym, żeby ta garść ziemniaków, to znaczy tam były dwa skrojone niewielkie ziemniaki, się rozgotowały. To będzie tak zagęstnik mojej zupy. Do tego wrzucę również niedużą garść fasoli. Teraz włoszczyznę. Oczywiście por, seler. Na początek daję dwie nieduże marchewki. Ja je tylko przekroję w mniejsze części. Jedną marchewkę większą zostawiam na później, bo teraz robimy wywar. I pietruszka. Do tego jedną przekrojoną na pół cebulę i podsmażoną na czarno. Wrzucam 3-4 liście laurowe. Tyle samo ziaren ziela angielskiego i niedużą garstkę czarnego pieprzu w ziarnach. Jeśli nie wspomniałem, to fasolę moczyłem przez noc. Teraz poczekamy jakąś godzinę, aż wywar nam się ugotuje. Wywar jest już gotowy, więc teraz wyjmiemy grubsze warzywa. Zostawiamy tylko te ziemniaki, fasolkę, którą tam rzuciłem. No i żeberko też zostaje. Resztę wyjmujemy. Marchewkę później pokroję w drobniejsze części i wrzucę z powrotem do zupy. Wywar jest bardzo aromatyczny i pachnie niesamowicie wędzonką. W to miejsce wsypujemy teraz namoczoną przez noc fasolę. Razem z tą wodą, w której się moczyło. Gotujemy jakieś pół godziny. Fasola jest na wpół miękka, więc teraz pokroję pół pędka kiełbasy i podsmażę go na suchej patelni. To znaczy na suchej, bez tłuszczu. A do fasoli dodaję teraz jedną dużą pokrojoną marchewkę. Ziemniaków jeszcze nie dodaję, ponieważ one by się rozgotowały, zanim marchewka by się ugotowała, więc różnicy będzie jakieś 15 minut. I zrumienioną kiełbasę przesypuję do zupy. Dodaję pokrojone w kostkę ziemniaki. Łyżkę soli. Pamiętajmy, żeby nie solić za dużo, ponieważ żebro, które tam włożyliśmy na początku, było już też słone. Jak już będzie prawie zupa gotowa, to jeszcze spróbujemy i doprawimy. I teraz łyżkę grubo zmielonego pieprzu. Zupa musi być rozgrzewająca, ona musi być lekko pikantna. Jeżeli nie lubimy za dużo pieprzu, możemy dać trochę chili, ale pamiętajmy, że pieprz daje fajny naprawdę smak. Teraz wrzucę łyżkę lubczyku suszonego. Ale z majerankiem jeszcze poczekam. Chodzi o to, żeby lubczyk pięknie puścił swój aromat. Potrzebuje jakieś 15 minut, żeby on się tam pogotował, praktycznie rozgotował. Zupa z lubczykiem będzie miała piękny aromat, jak on się po prostu rozgotuje. A na sam koniec wetrą trochę majeranku, jeszcze dla większego aromatu. Lekko zupę tak przykrywam i będę gotował jakieś 20 minut, może 25 minut. Ziemniaki muszą być po prostu miękkie. I zupa jest już gotowa, więc teraz wetrę taką niedużą łyżkę majeranku. Wyłączam
i mogę podawać. Powiem wam tak, lubczyk robi robotę. Naprawdę. Jest aromat nieziemski. Czuć wędzonkę. Zupa jest lekko pikantna. Zawiesista. Naprawdę warto poświęcić trochę czasu, żeby zrobić sobie takie pyszności. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Wow. Po prostu rewelacja, mówię wam.